Raz, dwa, trzy. Dzisiaj szybka setka. Cześć wszystkim, z tej strony Raimund. Jak wiecie, wczoraj był patch. Padły serwery. I patch dotyczył głównie WVW. Dodatkowo był to też balance patch. W każdym razie, najważniejsza informacja dla farmerów, peepów i dla osób, które chciałyby zdobyć legendarny armor. Od teraz, żeby zdobyć legendarny armor z WVW, potrzeba, już wam pokazuję, giftu, który kosztuje 1905 tykietów. Jeden taki gift, takich giftów potrzebujemy 6, ponieważ potrzebujemy go na każdy armor. Ale uwaga, uwaga, i tym razem przyszła nam z pomocą ArenaNet, która postanowiła posłuchać się grubego Szymka, mnie i Trasa, a propos ostatniego podcastu, którego urywki powrócę na mojego YouTube'a, a na Twitchu jest do obejrzenia w całości. Mówiliśmy tam, że system ticketów jest strasznie zagejtowany, armory są zagejtowane i tak dalej, i ludzie nie są w stanie stworzyć Ascended Armoru na WVW dość szybko. W tym momencie ArenaNet przyszła nam z pomocą i zmieniła sposób nagradzania. I teraz tak jak wcześniej tikety były za ostatnią skrzynkę, teraz oczywiście mamy ostatnią skrzynkę, jest 8 tiketów, ale za każdy tier dostajemy więcej tiketów. Za łódź chesta było standardowo na początku 5 albo 10, nie, było 10, teraz mamy 8 za końcową, ale dodatkowo mamy po 3, więc łącznie mamy 18 tiketów, czyli 8 więcej. Samego mitrilu mamy 78 tiketów, gdzie 78 tiketów to był mitril i diament. Z diamentu mamy około 80 parę i w dodatku, ponieważ diament jest powtarzalny, z każdego tieru będziemy też również dostawać tikety, więc można sobie tą skrzynkę diamentową farmić i ilość tych tiketów będzie zdecydowanie większa, więc mamy jakby ten pierwszy gate za sobą. Więc to jest pierwsze ułatwienie, mamy o wiele więcej tiketów, więcej możemy na nie możemy wykorzystywać na armory, możemy wykorzystywać na bronie. Druga najważniejsza informacja. Oczywiście jest do zdobycia teraz legendarny armor z WVW, do którego będziemy potrzebowali tych giftów. Receptę będziecie mogli znaleźć na wiki. Kolejna najważniejsza rzecz, wprowadzony gliding. Wow, gliding na WVW. Gliding jest dostępny jako masterka za rank and abilities. Zjeżdżam na sam dół, mamy war gliding mastery. Pierwszy punkt, mamy dostępny gliding. Drugi, możemy się spowolnić. Trzeci, możemy szybciej lecieć. Czwarty, możemy robić evade'y w powietrzu. Piąty, lean to glide, czyli nie marnujemy endurance, czyli bardzo podobne co mastery z glidingu. Ponieważ gliding jest dostępny tylko na naszym terytorium, czyli w tym przypadku, ponieważ jesteśmy czerwoni, Ring of Fire, więc całe WVW zostało podzielone na terytoria. Glidować możemy tylko w terytoriach. W momencie, kiedy wychodzimy poza terytorium, glider się wyłącza. Po jakimś czasie, jest to około 5 sekund, dlatego aktualnie powstały parę niefajnych sytuacji, chociażby na Eternal Battleground, gdzie można sobie doglidować na Ogre Watch ze Stone Mista oraz w momencie, kiedy Ogre Watch nie jest czerwone, można przeglidować spokojnie z czerwonego kipu do Ogre Watch, ponieważ glider wyłącza się po pewnym czasie, a ten czas zdążymy przeglidować. I ostatnia też, tylko muszę znaleźć odpowiedniego Manshanta. I nie pamiętam w tym wypadku, gdzie on był. Tak będzie łatwiej. Dodatkowo jest dość obszerny patch note, który wrzucę w komentarzu. Patch note jest dostępny na forum guildwars2.com w zakładce forum i tam możecie sobie zobaczyć patch notes. Dotyczy Guardian dostał reworka. Bardzo dużo skilli zostało zreworkowanych. Dodatkowo tak, kolejny upgrade. Możecie sobie zresetować za Spirit Shardy wszystkie WVW ability.
jeżeli nie macie full, tak na przykład ja, jeżeli nie macie full, to możecie sobie to zrobić. No i dodatkowo, ponieważ został nam zwiększona ilość, a tak, i jeszcze ostatnia rzecz, jeżeli chodzi o pipy. Owszem, dostajemy o wiele więcej ticketów, ale tutaj po raz kolejny Arena NS przyszła nam z pomocą i postanowiła troszkę podbić ilość pipów dostawaną bazową. Tak jak wcześniej za trzecie miejsce dostawało się jednego pipa, za drugie miejsce dwa, a za trzecie, za pierwsze miejsce dostawało się trzy pipy, za drugie miejsce w skirmiszu dwa, a trzecie miejsce jeden pip. Ogólnie do tej sumy zostały podawane jeszcze dodatkowo dwa pipy, czyli teraz za pierwsze miejsce otrzymuje się bazowo 5 pipów, za drugie 4 i za trzecie 3. Ilość pipów dostawanych za rank się nie zmieniła i pozostałe rzeczy też się nie zmieniły w stosunku do wcześniejszej wersji gry. Tutaj jest wszystko to samo, pamiętam, że... Aha, dobra, tu jest to, skirmisze. I teraz ponieważ została zwiększona ilość pipów dość diametralnie, ponieważ z samych dwóch ostatnich chestów jesteśmy w stanie wyciągnąć sobie samego mitrilu i diamentu zrobionego raz, jesteśmy w stanie wyciągnąć około 150-160 ticketów. Dodatkowo ostatni chest jest powtarzalny, za każdy tier dostajemy tikety. O wiele łatwiej będzie nam zrobić Ascended Armor. I teraz tak, jak zrobić legendarny armor? Na początku musicie odblokować sobie skiny. Skiny z WVOW są dostępne w specjalnym czeście, który już wam pokazuję. To jest Hero Weapon, Kryta, Legacy, Triumphant. Skiny z WVOW przede wszystkim musicie odblokować sobie przez Reward Triumphant Armor Reward Track. Wybieracie sobie dany skin. Ten skin potem jest odblokowany u tego vendora, czyli Skirmish Supervisor. Potem możecie kupić ulepszoną wersję danego skinu w wersji egzotycznej, na którą potrzebujecie tikety oraz Memory of Battle. Oraz zamiast tego możecie, jeżeli zależy wam na Ascended Armorze, możecie kupić sobie wersję tego armoru, wersję Ascended, dodatkowo kosztuje golda. No i dopiero po tym, jak odblokujecie ten skin Triumphant Hero, dostajecie możliwość wykupienia Mistforged Triumphant Hero i wtedy już Mistforged Triumphant Hero możecie przetworzyć do legendarnego armoru z WVW, używając właśnie etykietów, które wcześniej wspomniałem. Mam nadzieję, że to trochę pomogło. Krótki odcinek nagrywany oczywiście jak zwykle na szybko. Jeżeli macie jakieś pytania, pytajcie pod filmikiem. Na razie, kłaniam się nisko i do zobaczenia później. A jeszcze przy okazji, w ten weekend, w niedzielę, zapraszam was na kolejny podcast, na pewno z Grubym Szymkiem. Będziemy ogrywać, przypominam właśnie, że w ten weekend będzie dostępna open beta nowego dodatku, czyli open beta z Path of Fire. Będziecie mogli wejść na nowe lokacje, przetestować je. Jednak w tym weekendzie nie będziemy możliwości przetestowania elitarnych specjalizacji, więc tylko story. I przy okazji w niedzielę będzie podcast mój i Grubego Szymka. Będziecie znowu mogli nas posłuchać na moim streamie. Jeżeli jesteście ciekawi, wpadnijcie. Będzie to raczej pod wieczór, około godziny 18. A za dwa tygodnie test elitarnych specjalizacji z Path of Fire, więc też was gorąco zapraszam. Najbliższą niedzielę też prawdopodobnie z Grubym Szymkiem omówimy ostatni patch, co się zmieniło. No i przy okazji tutaj jeszcze coś na deser. Już mamy podgląd na mapy dodatku, na Crystal Desert. Czyli jak widzimy, ten cały obszar, to jest jedna mapa, tu jest druga mapa. Trzecia, czwarta. I porównajcie to sobie do Heart of Maguma. Porównajcie sobie do tych kilku mapek. Porównajcie sobie do tego obszaru. Obszar jest prawie dwu, czy nawet trzykrotnie większy co do poprzedniego dodatku. Więc
A jeszcze dodatkowo jest możliwość odblokowania specjalnych tagów, tak zwanego kociego komandera. Tak więc to na razie to wszystko. Jeżeli jeszcze macie jakieś pytania lub uważacie, że czegoś ważnego nie dopowiedziałem, piszcie w komentarzach. A ja na razie spadam, trzymajcie się i do usłyszenia.